Jak wyglądały twoje skoki z twojego punktu widzenia? Uczucia takie mieszane, bo było zwycięstwo, ale jednak pierwszy skok trochę nie wyszedł i musiałem później nadrabiać. Na pewno z tego pierwszego skoku nie będę zadowolony, ale ogólnie wyszło bardzo fajnie. A gdzie wystąpił błąd w pierwszym skoku? W pierwszym skoku trochę przejechałem próbki, bo odbicie za późno i skierowane za bardzo do góry. Czujesz, że to co dzisiaj pokazałeś, to jest to, co, na co cię akurat w tym momencie stać, czy jednak właśnie czegoś zabrakło? Myślę, że zawsze może być lepiej, ale no akurat w tym momencie były to w miarę fajne skoki. Nie powiem, że idealne, że naprawdę na to, na co mnie stać, ale były w miarę w porządku. Generalnie lato i przygotowania jak przebiegają? Jesteś zadowolony z tego, jak pracujecie? Jestem zadowolony. Na pewno praca układa nam się fajnie, treningi przebiegają bezproblemowo, forma rośnie, więc no, nie ma co narzekać. Nastawienie masz przed jutrem? Cel? Bronić pierwsze miejsce? No, innego celu raczej nie ma. Nie ma wyższego celu, ale myślę, że zawsze te skoki można jeszcze poprawić, że to jest, jeszcze nie jest maksimum. A kogo najbardziej się obawiasz przed jutrzejszym dniem? Kto może będzie twoim najtrudniejszym rywalem? Ciężko powiedzieć, bo jest tu paru mocnych zawodników, nie będę tutaj wskazywał konkretnego. Myślę, że jest parę osób, które mogą powalczyć o to zwycięstwo. Powodzenia.